Historie psów ze schroniska miejskiego w Opolu są różne. Psy trafiają tutaj nie tylko z ulicy, często są oddawane. I taka jest historia psa w typie labradora, którego tutaj mamy. On został oddany do schroniska. Jak się wabi, co to za pies i czy można go zaadoptować, czy jest gotowy? Hej, cywilu. Wabi się cywil, ma lat 6, jest gotowy do adopcji. Wymaga zapoznania przed adopcją ze względu na to, że jest dosyć nieufny do obcych i potrafi pokazać zęby. Choć podobno wychowywał się w rodzinie, gdzie dzieci były. Tylko prawdopodobnie mało chodził na spacerach, mało z nas cywilizacji, bo rzeczywiście potrafi ciągnąć jak parowóz. Pewnie wychowywał się w domu z ogrodem. Był psem starszej pani. Podobno ta starsza pani się przeniosła do córki, która tego psa ze sobą nie mogła zabrać. Bardzo chętnie chodzi z wolontariuszami, których zna. Musi najpierw poznać, bardzo chętnie chodzi. Bardzo przyjaźnie nastawiony do innych psów. Nadawałby się do innego psa. Oczywiście zapoznanie musiałoby być. Wczoraj pierwszy raz go przypinałam wolontariuszowi, on na widok smyczy już się zdecydowanie zmienił, że reaguje już na smycz, bo wie, z czym to się wiąże. Wolontariusze są też przez niego rozpoznawani dzięki kamizelkom, które są, że tak powiem, obowiązkowe. Pracowników kocha wszystkich, bo jest tu już chyba kilka dobrych miesięcy, pani Halino, prawda? Kilka dobrych miesięcy. Nadaje się jak najbardziej do domu, chętnie z ogrodem, może nie w sam środek miasta, ale gdzieś tak bardziej na uboczu. Tutaj procedury adopcyjne obejmują oczywiście zapoznanie się z podopiecznymi. Jeśli ktoś jest zainteresowany adopcją, to wystarczy, że tutaj przyjdzie, wybierze sobie pupila gotowego do adopcji i będzie mógł przyjść parę razy na spacer zapoznawczy, na spędzenie czasu z pieskiem, który później może przez tę osobę zostać zabrany do domu. Prezentowaliśmy Państwu przystojnego, młodego mężczyznę cywila, a teraz przedstawimy Państwu damę Kajtek. Skąd taka nazwa? Były właściciel, że tak powiem, damy, nazwał ją sobie Kajtek, mimo tego, że jest płci żeńskiej, w związku z powyższym, jak pierwszy raz do nas trafiła, myśmy nie wiedzieli, że ona się nazywa Kajtek, więc nazwaliśmy ją dama. Trafiła do nas razem z dwoma kotami, z którymi się wychowywała, bo jej właściciel trafił wtedy na dłuższy pobyt do szpitala. Jak wyszedł z tego szpitala, on tu do nas wydzwaniał, dopytywał się, bo synowa, że tak powiem, czy córka oddała wtedy, to pierwsze co, jak wyszedł ze szpitala, to przyszedł po Kajtka, a u nas damy. Ponieważ no, widział, że my się dobrze zajmujemy, on wielokrotnie bywał w szpitalu i wielokrotnie myśmy już potem oficjalnie, normalnie na hotelu przechowywali suczkę. W tej chwili dama ma 10 lat. Jest psem takim specyficznym, ponieważ pan był niechodzący i ją tylko wypuszczał na podwórko, więc ona jest nieufna generalnie do ludzi, aczkolwiek tu na filmie będzie widać, że jak kogoś pokocha, to oczywiście kocha całym sercem. Prawie wszystko da sobie zrobić, bo rzeczywiście no, tak weterynaryjnie nie jest taka łatwa w obsłudze. Kochać, kocha. Przyszła do nas strasznie utyta. Generalnie jej historia się skończyła, ona już prawie no, drugi rok na pewno jest u nas oddana ze względu na to, że pan trafił do domu opieki i tam już niestety psa nie można mieć. Nie lubi innych psów, ale wychowała się z kotami. Co widać właśnie tutaj, bo koło kota sobie spaceruje, w ogóle kot jej nie przeszkadza, przytula się bardzo, więc dama Kajtek czeka tutaj na osobę, która umili jej i ostatnie być może lata życia, aby żyła jeszcze jak najdłużej i aby była po prostu szczęśliwa w nowym domu z nowym człowiekiem, który zapewni jej już naprawdę duży komfort życia i dużo miłości. Był taki wiersz, Paweł i Gaweł w jednym stali domku. Paweł na górze, Gaweł na dole. Niestety Paweł poszedł już do nowego domu, a w schronisku został Gaweł, który tym bardziej potrzebuje kogoś, kto go przygarnie, kto go przytuli, kto go weźmie do siebie do domu, bo w tej chwili czuje się tutaj bardzo samotny. Jaka jest historia Gawła? Znalezione Paweł i Gaweł razem. Dobrych kilka lat już się u nas nasiedziały. Paweł był taki odważniejszy, bardziej socjalizowany. Gaweł należy do tych egzemplarzy bardziej przestraszonych.
Myśleliśmy, że strasznie przeżyje traumę, że Paweł poszedł, a Gaweł, że tak powiem, został z nami. Okazuje się, że potrafi się cieszyć tym życiem, które zna, no bo to już kilka lat. Ma tych lat już teraz chyba z 9, z czego ze 3-4 przesiedział w schronisku. Po Pawle wiemy, że idealnie zachowuje się w domu. Po zapoznaniu będzie dobry również dla innych psów. Niestety niezbyt toleruje koty i te mniejsze zwierzęta biegające ze względu na swoją... On ma taką posturę, one mają taką posturę wyżłoharta, obydwa, więc mają w sobie taką nutę myśliwską. Na pewno potrafiłby się odnaleźć w domu, być może właśnie z drugim psem, który dodałby mu odwagi. Zero agresji, raczej większość strachu. Tylko i ale to są psy, które zdecydowanie lubią biegać, prawda? Jak spuścimy go ze smyczy, to będzie tutaj hasał. Czyli pies dla osoby jednak trochę bardziej aktywnej. Zdecydowanie tak. Może nie w takie super też śródmiejskie środowisko, bo no bo mimo tyle, mieszka tutaj, to też potrafi się przejeżdżającego pociągu czy jakiegoś większego huku i on się od razu wtedy boi. No niestety u nas psy mają do wybiegania się tylko wybiegi, bo wolontariusze chodząc na spacer mają totalny zakaz spuszczania psy ze smyczy, więc on tego, że tak powiem, nie zeznaje oprócz tego, co tutaj na wybiegu. Oczywiście te osoby, które zna, ufa, to z każdym pójdzie na spacer, do każdego się przytuli, którego zna, do obcych jest w miarę nieufny, ale naprawdę zero agresji. Widać, że ma piękne umaszczenie, widać, że jest psem naprawdę radosnym, więc myślę, że tutaj nie trzeba zbyt dużo czasu i uwagi, żeby przekonać go do siebie, ale pamiętajmy o tym, adoptując psy ze schroniska, żeby nie robić tego pochopnie, żeby jednak te psy nie wracały tutaj z takich nieudanych adopcji, co również się niestety zdarza. Natomiast na pewno tutaj możemy znaleźć przyjaciela na całe życie i dlatego polecamy Państwu adopcję w miejskim schronisku dla bezdomnych zwierząt w Opolu.